No i często jak zaczynamy rozmawiać o tych objawach i dochodzimy do tego, że ta impulsywność czy nadruchliwość może się przejawiać nie tylko poprzez jakby niemożność usiedzenia w miejscu czy częstą potrzebę wstawania, tylko też na przykład nadmiernym myśleniem, tak, które gdzieś tam nasila się pod wieczór. To, żeby wszyscy zapamiętali, że to nie jest kwestia wyboru, że te dzieci naprawdę bardzo się starają. Dorośli też bardzo się starają sprostać oczekiwaniom. Mm-hmm. To też właśnie mi się czasami w gabinetach pojawia, że takie zdanie, ja już nie wiem, kim ja jestem, mm-hmm. bo ja muszę nakładać te maski różnego rodzaju, żeby sprostać oczekiwaniom innych. ADHD można super wykorzystać, bo ma naprawdę mnóstwo wspaniałych cech, które pomagają osiągać tak naprawdę wszystko, o czym sobie zamarzymy. Tylko kwestia jest odpowiedniego wykorzystania tych naszych objawów, że tak powiem. Mhm, dokładnie. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w kolejnym odcinku Rozmów Terapeutycznych. Dzisiaj moim gościem jest Robert Pinker. Dzień dobry, Robercie. Dzień dobry. Robert poza tym, że jest psychoterapeutą w trakcie szkolenia, ale ma też bardzo fajny kanał, który nazywa się Psycholog w Necie i zajmujesz się tam pewnie szeroko rozumianą psychoedukacją. To jest dla mnie szczególnie ważne, ponieważ psychoedukacja tak naprawdę jest moim zdaniem jedną z lepszych strategii radzenia sobie, jeżeli chodzi o różnego rodzaju zaburzenia psychiczne. I też między innymi ADHD, to jest zaburzenie neurorozwojowe. Temat, który teraz coraz częściej się pojawia, on, no nie lubię tego słowa, że staje się coraz bardziej modny, ale rzeczywiście wiedzy jest coraz więcej, natomiast warto tą wiedzę poszerzać, ponieważ jest bardzo dużo różnego rodzaju mitów na temat ADHD. I myślę, że ty też pewnie z różnymi mitami się spotykałeś. Ja mam jeden swój ulubiony, a może ty masz jakiś taki najbardziej taki mit, z którym walczysz. Mm-hmm. ADHD dotyczy tylko dzieci. Nie? To jest taki mit, z którym bardzo często się spotykam i to, co troszeczkę mnie zatrważa, to nawet wśród specjalistów, którzy też jeszcze jakby nie do końca, pewnie też się z tym spotkałaś, uznają tak, ADHD u dorosłych i często gdzieś właśnie staram się rozmową wyjaśniać, tak, że jakby to jest już na tyle przebadane i na tyle rozwinięte, że faktycznie to ADHD u osób dorosłych występuje. Bo pewnie jeżeli też ten mit trochę się nabudował na takiej kanwie, jeżeli chodzi o statystyki, bo tak naprawdę według statystyk, jakby ktoś zdawał egzamin z psychiatrii, no to prawidłową odpowiedzią będzie, że 10% u dzieci, 5% u dorosłych. To już i tak jest więcej niż było. No więc jeżeli 5%, to znaczy, że co? Że z ADHD się wyrasta, czyli może już to u dorosłych tego nie ma, ale tak naprawdę z ADHD się nigdy nie wyrasta. Prawda? To może tylko ewentualnie zmniejszają się objawy, natężenie objawów i też uczymy się żyć z tego typu objawami. Natomiast ciekawe jest to, że na przykład w Stanach, według, no, cytuję tutaj oczywiście ten rynek amerykański, bo tam się ADHD leczy już od 100 lat i tam tak naprawdę w niektórych Stanach ta częstotliwość występowania u dzieci sięga nawet powyżej 16%, więc moim zdaniem jesteśmy w przededniu diagnoz, ale moim też ulubionym mitem jest to, że twórca, w cudzysłowie twórca tej choroby, na kilka dni przed śmiercią powiedział, że on to wymyślił i że ADHD nie ma. O wow, no to nawet nie słyszałem. Tak, nawet tego tak nie słyszałem. To jest nawet ostatnio na jednym z takich warsztatów, które prowadzę, miałam takie pytanie i przyznam się szczerze, ja słyszałam o tym, że rzeczywiście coś takiego gdzieś się pojawiło. Natomiast jak zrobiłam taki research, można powiedzieć, to jednak okazało się, że on wcale tak nie powiedział, to po pierwsze. Po drugie, cała ta plotka wybuchła po artykule, który był opublikowany w Der Spiegel i on w ogóle czego innego dotyczył, więc to już urosło trochę do takiej miejskiej legendy. No bo tak naprawdę wiemy, że pierwsze objawy to były opisane już w XVIII wieku pod koniec, prawda? Tylko jeszcze wtedy nazywano to chorobą uwagi. Tak, tak. Wiele, wiele różnych postaci to ADHD w całej historii gdzieś przechodziło. Ja też bardzo często spotykam się z takim mitem, że jeśli spojrzymy sobie na ADHD i jaki obraz nam się w naszej głowie pojawia, to często tym obrazem jest mały chłopiec biegający po klasie, tak? I że ADHD dotyczy głównie małych właśnie chłopców. I często właśnie pracując z pacjentami czy z pacjentkami, które się zgłaszają, no to mówią, no ale jak ADHD ja mogę mieć? Przecież ADHD to są mali chłopcy, którzy nie mogą wysiedzieć na miejscu.
No i często jak zaczynamy rozmawiać o tych objawach i dochodzimy do tego, że ta impulsywność czy nadruchliwość może się przejawiać nie tylko poprzez jakby niemożność usiedzenia w miejscu czy częstą potrzebę wstawania, tylko też na przykład nadmiernym myśleniem, tak, które gdzieś tam nasila się pod wieczór. I dopiero wtedy jakby otwierając te różne furtki w głowie, te osoby zaczynają sobie uświadamiać, że no faktycznie tak jest, nie? Że te objawy do mnie pasują, ale niestety przez ten pryzmat takiej narośli trochę, jak nam wmawiano troszeczkę, jak to ADHD wygląda, no to ciężko im było sobie dopuścić do świadomości, że to ADHD może ich dotyczyć. Mm-hmm. To są takie też nieoczywiste, w sensie oczywiste dla specjalistów, ale nieoczywiste jeszcze w szerokim takim rozumieniu, w szerokim takim dostępie do informacji objawy. No i też trzeba powiedzieć, że ADHD jest obciążone takie nieterapeutyzowane oczywiście, czyli że nie uczestniczymy właśnie w psychoterapii albo nie jesteśmy pod opieką lekarza, psychiatry, to też wiąże się z różnego rodzaju takimi obciążeniami, tak? Bo to, czy to kwestie uzależnienia na przykład, czy to w szczególności, jeżeli chodzi o kobiety właśnie, leczenie pod kątem zaburzeń depresyjnych, zaburzeń lękowych. Ale tak naprawdę pewnie to też widzisz ze swojej praktyki, ze swojego gabinetu, że ktoś, kto otrzymuje diagnozę, mimo że na początku trochę nie do końca w to wierzy, to później jednak jest takie chyba poczucie ulgi. Jest ulga. Że wreszcie wiele rzeczy zrozumiałam. Nie, w końcu właśnie często ci pacjenci mówią o czymś takim, że nie jestem dziwny. Nie? W końcu rozumiem, że nie jestem jakimś odmieńcem i że inni ludzie jakby... Jest pewna grupa społeczna, która ma podobnie jak ja i że to wcale nie jest jakieś dziwne. I często właśnie czują taką ulgę i biorą to do siebie, że chcą coś z tym zrobić i że wcześniej jak nie rozumieli, skąd te objawy się u nich pojawiają, to teraz raz, że utożsamiają się z jakąś grupą, bo zaczynają zgłębiać te informacje związane z ADHD, a dwa, że chcą coś z tym zrobić i chcą z tymi objawami troszeczkę wykorzystywać je jako moc, bo ja zawsze podchodzę do tego, że ADHD można super wykorzystać, bo ma naprawdę mnóstwo wspaniałych cech, które pomagają osiągać tak naprawdę wszystko, o czym sobie zamarzymy. Tylko kwestia jest odpowiedniego wykorzystania tych naszych objawów, że tak powiem. Dokładnie. Odpowiednie wykorzystanie objawów to też, ale myślę sobie jeszcze cały czas nad rolą psychoterapii jednak, tak? I takiej psychoedukacji. Moim zdaniem to jest bardzo ważne i każdy, kto gdzieś tam myśli sobie, że powinien się zdiagnozować albo taką diagnozę ma, to ja bym zdecydowanie polecała takie wsparcie właśnie psychoterapeutyczne, psychologiczne. Nie wiem, jakie jest twoje zdanie, ale to bardzo dużo też porządkuje pewnie wśród tych pacjentów. Tak, dokładnie. No, my zawsze słyszymy taki feedback po diagnozie, że to był bardzo dobry, otwierający czas. Że sama diagnoza nie polega tylko na usłyszeniu mam ADHD albo nie mam, tylko jest to bardzo taki otwierający proces, w którym ta osoba zaczyna rozumieć w końcu, w jakim miejscu w swojego życia się znajduje. I też zaczyna właśnie się jej otwierać wiele takich furtek w umyśle. Następuje pewien taki switch, no bo jakby podczas całej diagnozy skupiamy uwagę na wielu aspektach, czy to z dzieciństwa, czy to z procesu dorastania, tego jak te objawy funkcjonują aktualnie, więc te osoby też są w stanie troszeczkę bardziej siebie zrozumieć, nie? I zrozumieć, że raz, że przynależą do jakiegoś środowiska, jeżeli ta diagnoza jest postawiona, a dwa, że ten proces diagnozy jest dla nich w pewien sposób taki uświadamiający. Bo to też to, co powiedziałeś wcześniej, że też ja też w swojej pracy spotykam się z takimi stwierdzeniami, że zawsze czułem się inny, inna, no i ta świadomość, że nie jestem sam i są jeszcze inni i że to tak naprawdę ewentualne błędy czy trudności, które się pojawiały w moim życiu, no też nie wynikają do końca z tego, że jestem nieudacznikiem, bo to też ten nieudacznik się pojawia w gabinetach, tylko też z pewnego innego rodzaju funkcjonowania mózgu. Już tak jak jesteśmy przy tym mózgu, bo też podczas mojej pracy, chociażby w takiej psychoedukacyjnej na warsztatach, też ciągle jeszcze mam wrażenie, że jak mówię o dziedziczności ADHD, to jest jednak lekkie zdziwienie, że to jest trochę takie wow, to jest jednak dziedziczne. Nie, nie wiem, jak u ciebie to obserwujesz wśród swoich pacjentów, czy oni na przykład wskazują, ach, no to teraz
już rozumiem, chyba moja mama albo mój tata ma ADHD. Czy to u ciebie się pojawia? My generalnie robiąc diagnozę, przeprowadzając tą diagnozę, zazwyczaj staramy się porozmawiać z jednym z rodziców, z rodzicem, który wskaże pacjent. I często zdarza się tak, że ten rodzic prezentuje właśnie taki sam zestaw objawów. I często zdarza się, że po prostu ten rodzic też ma ADHD. Więc faktycznie jest to po prostu proces dziedziczny i te osoby zaczynają, wow, no tak faktycznie, moja mama albo mój tata tak się zachowuje, czy ma takie objawy, jest bardzo podobny do mnie, ja też się tak zachowuję i zaczynają łączyć jakby te wątki wszystkie, nie? To jest taki, ta diagnoza to też jest właśnie połączenie różnych elementów, gdzie pozwala im sobie to uświadomić właśnie, czym tak naprawdę to ADHD jest. Też to jest, myślę, że to jest też takie wspierające, że można lepiej trochę zrozumieć tego rodzica w niektórych aspektach, że akurat tak, a nie inaczej funkcjonował. Dokładnie. Myślę sobie jeszcze o jednym bardzo ważnym takim aspekcie, bo dorośli oczywiście to jest grupa, która gdzieś tam ma różnego rodzaju formy pomocy i też wie, gdzie się zgłosić. Natomiast myślę też o systemie szkolnictwa w Polsce, bo teraz też właśnie realizuję tą kampanię Barwni Wyjątkowi, gdzie staramy się edukować nie tylko nauczycieli, ale i rodziców właśnie w tym kierunku, bo świat idzie trochę właśnie w kierunku neuroróżnorodności. I tak zastanawiam się, co by musiało się zmienić w naszym systemie szkolnictwa, żeby dostosować to środowisko szkolne bardziej do tych dzieci, nie chcę użyć słowa neuroatypowych, ale żeby one były przyjazne dla tej neuroróżnorodności. I tak myśląc na przykład, począwszy od wystroju klas, żeby było jak najmniej tych rozpraszaczy. Nie wiem, jakie ty masz doświadczenia w pracy z pacjentami, na co oni zwracali uwagę będąc w szkole, bo na przykład kwestia też tego niepokoju ruchowego, czy tych... co też wspominałeś, co się dzieje właśnie z chłopcami. Co by można było twoim zdaniem wprowadzić i jakie rady dać nauczycielom czy dyrektorom, chociaż takie najmniejsze zmiany, które by pomogły, bo część na przykład szkół rezygnuje z dzwonków, jako też ten, albo zamienia te dzwonki na melodyjki, żeby to nie było tak głośne, drżniące, no bo wiemy, że w ADHD też pojawiają się te nadwrażliwości słuchowe. Może miałbyś jakieś tipy jeszcze, które ja mogłabym na przykład przekazać potem w szkołach? Ja bym sobie może troszeczkę życzeniowo, ale wydaje mi się, że największą robotę zrobiłaby przede wszystkim wrażliwość na potrzeby tych uczniów, którzy zmagają się z ADHD. No bo jakby idealistycznie patrząc, żeby stworzyć takie środowisko przyjazne, tak, wykluczając te wszystkie rozpraszacze, byłoby to trochę trudne, żeby całkowicie wszystko wyeliminować, ale na pewno, tak jak już wspomniałaś, te ruchy, gdzie wycofywanie tych dzwonków, sam aspekt tych dzwonków warunkowania uczniów, tak, na jakieś określone przerwy i okresy, gdzie powinny się skupiać, no nie jest zbyt jakby rozwojowe, więc jakby moim zdaniem też powinno zostać to zmienione, ale wydaje mi się, że kluczem, jeśli chodzi o ADHD i tą nadruchliwość, no to nie byłoby to ograniczanie do siedzenia w tej ławce, tak? Nie było przede wszystkim karanie dziecko za to, że na przykład musi wstać, bo czuje tą potrzebę, żeby wstać i gdzieś się przejść po tej klasie. No nie powinno być przez nauczycieli karcone czy stosowane jako uwagę, no bo to dziecko nie rozumie też przede wszystkim często tego, co się z nim dzieje i dlaczego on ma potrzebę wstania. I też gdyby właśnie nauczyciele mieli większą wiedzę na ten temat, mają oczywiście, tak, no bo to coraz bardziej się to rozwija, ale gdy byłaby większa ta wrażliwość właśnie na tych uczniów. Uwrażliwienie. Tak, tak, to może łatwiej byłoby też z tymi uczniami w jakiś sposób rozmawiać, wytłumaczyć. Ten nauczyciel nie musiałby wstawiać, nie wiem, uwagi, albo wzywać rodziców, że to dziecko przeszkadza, albo rozmawia i tak dalej, tylko znaleźć jakiś po prostu sposób, żeby to dziecko inaczej rozładowywało to napięcie wewnętrzne. Ja też myśląc o takich uczniach i w ogóle o dzieciństwie takich dzieci i to, co też przekazuje dorosłym, to mówię bardzo wyraźnie, że ADHD to nie jest kwestia wyboru. To znaczy, to nie jest kwestia wyboru, że ja mogę teraz decydować, że ja się skupię, albo teraz decyduję, że ja nie będę się ruszać. To nie jest na tym poziomie. Więc te mity, że to kiedyś to były, też spotykam się z takimi opiniami, że podchodzą do mnie właśnie dorośli i mówią, że no kiedyś to były niegrzeczne dzieci, była większa dyscyplina i ADHD nie było. No wiadomo, efekty w życiu potem dorosłym są dosyć takie drastyczne, bo to jednak będzie tego typu podejście potem skutkowało różnego rodzaju problemami, więc to, żeby wszyscy zapamiętali, że to nie jest kwestia wyboru, że te dzieci naprawdę bardzo się starają, dorośli też bardzo się starają sprostać oczekiwaniom
to też właśnie mi się czasami w gabinetach pojawia, że takie zdanie, ja już nie wiem, kim ja jestem, bo ja muszę nakładać te maski różnego rodzaju, żeby sprostać oczekiwaniom innych, bo całe życie były jakieś takie informacje kierowane, że coś jest ze mną nie tak, więc bardzo się staram być taki jak reszta. To jest jedno. I dwa, to co powiedziałeś o tych uwagach i o tym karaniu, że ważne jest, że niestety, ale nawet najmniejsza informacja negatywna skierowana właśnie do kogoś, kto ma ADHD, jest przyjmowana 1000 razy bardziej. Bardzo to ci ludzie przeżywają. Nawet no, może to być czasami jakaś neutralna informacja, ale trochę zrozumiana na opak, więc jest bardzo dużo takich emocji właśnie smutku, lęku, no bo ten lęk też nam towarzyszy. I myślę sobie o tym, żeby też myśleć o tym właśnie jednak w wzmocnieniach pozytywnych. Czyli żeby docenić to, że ktoś wykonał jakąś pracę, która w porównaniu do neurotypowego dziecka może jest niewielka, ale dla tego dziecka jest bardzo duża. No i też kwestia tak, no, wymagań, bo to też trzeba gdzieś tam równoważyć, prawda? Że to jest cały czas, mówię, jak jest taki, widziałam takiego mema, że jest słoń, małpa, kot i jakieś tam jeszcze inne zwierzęta i robimy zawody z wchodzenia na drzewo. Tak. No więc no, nie każdy ma ocena tego. Tak, predyspozycje właśnie. Myśląc, bo jeszcze mówiliśmy o tej dziedziczności, że rzeczywiście są zmiany w obrębie materiału genetycznego, w tym genie na przykład transportera dopaminy, więc ten poziom dopaminy szwankuje, nie jest taki jak u pozostałych. Też warto powiedzieć o takich zdrowych sposobach podnoszenia sobie tego poziomu dopaminy, prawda? Żeby jednak zrezygnować z tego telefonu komórkowego. Bo dzieci rzeczywiście przeglądając te filmiki na różnego rodzaju portalach, ten poziom dopaminy sobie podnoszą. Ja myślę, że też tutaj kluczowe, co warto by było nadmienić, że to ADHD na przykład u dziewczynek czy u kobiet może przebiegać też w troszeczkę innej formie. Często właśnie spotykamy się z tym, że ADHD u małych dziewczynek w szkole nie jest akceptowalne społecznie, no bo przecież nie wypada małej dziewczynce tam biegać po klasie, tak? Albo ciągnąć kogoś za włosy, czy robić jakieś takie rzeczy, które no, jest typowe dla osób z ADHD, ale jest nieakceptowalne społecznie. Tak, nie przystają. Dokładnie tak. I w momencie, gdy zrobi to mały chłopiec, no to okej, on ma ADHD, tak? Ale jeżeli zrobi to dziewczynka, no to nie, coś jest nie tak, nie? On, coś jest, na pewno z nią jest nie tak i trzeba to powstrzymać. I taka dziewczynka, jak usłyszy kilkukrotnie takie słowa czy zdania, że z nią coś jest nie tak, to ona bardzo szybko może się zamknąć i te jej objawy, czy to nadruchliwości, czy impulsywności, mogą przyjmować właśnie takie niezdrowe formy typu bardzo duży natłok tych myśli i te myśli mogą właśnie mieć charakter taki negatywny, samokrytyczny, samooceniający, co będzie powodowało większe prawdopodobieństwo popadnięcia w depresję, w problemy z zaburzeniami lękowymi i tak dalej, więc myślę, że to jest kluczowe, żeby też mieć wrażliwość przede wszystkim na to, że ten obraz kliniczny tego ADHD może się różnić u dziewczynek i u chłopców. To też to, co w tej chwili gdzieś pojawia się już, jeżeli chodzi o tą wiedzę o ADHD, że jednak specjaliści dążą do tego, żeby w przyszłości było spektrum ADHD. Bo tak naprawdę nie ma jednej takiej, jakby to zbudować taką personę, która jest typowa dla tego obrazu. Nie ma, bo możemy mieć Jasia Kowalskiego, który właśnie jest hiperaktywny, uprawia sport i ma bardzo dużo energii, no ale ma też problemy z tą impulsywnością, więc robi coś za szybko, a potem myśli, ale możemy mieć taką Zosię Kowalską właśnie, która jest dziewczynką, no może być też oczywiście w tym aspekcie taka nadruchliwa, ale też może być całkiem spokojna. Mówi się, że one bujają w obłokach, sprawiają wrażenie nieobecnych. Gdzieś patrzą w okno. Że on nie rozumie polecenia i tak dalej, i tak dalej. No ale to ciągle to jest jakby to ADHD, ale myślę też to, co mówisz, to jest bardzo ważne, ta kwestia emocjonalna, bo to jest to brakujące ogniwo, jeżeli chodzi o diagnostykę. Oczywiście, jeżeli chodzi o zaburzenia emocjonalne, tego nie ma w oficjalnych kryteriach diagnostycznych. Czy to się pojawi, no zobaczymy. Tutaj jest sporo do zaopiekowania, do zrobienia. No i właśnie znowu wracając do tej psychoedukacji, znowu powołam się trochę na to, jak to jest w Stanach, że tam tak naprawdę diagnozę ADHD już nie tylko psychiatrzy stawiają, ale też lekarze rodzinni, czy właśnie pediatrzy. Kiedy już jest taki kandydat, kandydatka do obserwacji pod tym kątem, no to już od 4. roku życia jednak rodzice są w tej psychoedukacji. U nas to się właściwie te diagnozy zaczynają w szkole podstawowej. Tak. No jakby
Wiadomo, że ten obszar wydaje mi się, że jest trochę zaniedbany, a jest tu jakby bardzo powszechny i obszerny. Powinniśmy jakby coraz częściej o tym mówić, coraz więcej, no bo niby się dużo o tym mówi, ale to tak naprawdę ktoś, kto potrzebuje informacji, żeby zasięgnąć, no takie też małe dziecko czy rodzic takiego małego dziecka, no też niekoniecznie wie, co może zrobić, tak? Albo jak sprawdzić, czy to dziecko może mieć jakieś jakby potencjalne problemy. Więc tu jest cały aspekt właśnie tego, o czym mówiłaś, nie? Że w szkole jakby coś zacząć zmieniać, no bo to dziecko najczęściej będzie obserwowane właśnie w środowisku szkolnym, mm-hmm. gdzie to ADHD może się wyjawiać, no bo dziecko będzie inaczej się zachowywać w środowisku szkolnym, inaczej w domu mm-hmm. i tak dalej, więc czasami może być tak, że te objawy nie będą ujawniane w jakimś z tych środowisk, tak? W którymś z tych środowisk, tak. Dokładnie, więc kluczowe jest, żeby zadbać o każdy z tych obszarów, nie? I mm-hmm. to właśnie psychoedukować jak najczęściej, jak najwięcej w tym obszarze. Mm-hmm. Tak myśląc o podsumowaniu tej naszej rozmowy, bo tak naprawdę o ADHD moglibyśmy chyba rozmawiać godzinami. To jest temat rzeka. Wiem, jeszcze chciałam, zanim skończymy, bo to jest też dosyć ważne, bo też spotykam się gdzieś tam w swojej pracy z rodzicami, którzy są dosyć w takim dużym oporze i nie do końca mimo gdzieś informacji od nauczycieli czy opiekunów przyjmują do wiadomości, że dziecko powinno być gdzieś w tą stronę zdiagnozowane. I myślę sobie, też przygotowując jakieś rady chociażby dla nauczycieli, w jaki sposób można rozmawiać z takimi rodzicami. I na przykład moim pomysłem jest to, żeby uświadamiać, jakie są konsekwencje, jeżeli dziecko nie będzie poddane właśnie leczeniu, psychoedukacji, i żeby te konsekwencje wymieniać, żeby się tego nie bać. Nie wiem, może ty masz jakieś rady, jak można by było z takimi rodzicami rozmawiać, bo gdzieś z jednej strony rozumiejąc ich lęk przed tą diagnozą, może taki trochę nieświadomy konflikt, że moje dziecko nie jest takie jak ja, w jaki sposób tutaj taką rozmowę poprowadzić? No, nie istnieje nic innego, jak tylko uświadamiać, tak? I mieć nadzieję, że ten rodzic to będzie w jakiś sposób w stanie zrozumieć. No dosyć mocno można próbować nawiązywać właśnie taką więź nawet z tym rodzicem, tak? Żeby w jakiś bezpieczny sposób próbować nawiązywać często do jego historii, bo tak jak wspomnieliśmy, jakby jest to dziedziczne, tak? Więc dosyć prawdopodobne jest to, że któryś z tych rodziców no, przez to ADHD przechodzi, więc on wie, z czym to się będzie zmagało, tak? Jeżeli miał szczęście, no to może te objawy u niego nie były tak nasilone, albo były pokierowane w dobrą stronę, ale warto właśnie mówić o tym, co by było, gdyby nie były pokierowane i co może się wydarzyć z perspektywy tego dziecka. Wydaje mi się, że większość rodziców pragnie dobra swoich dzieci, prawda? Więc, no ale jakąś metodę taką skuteczną, no to jest chyba właśnie nawiązanie takiej bezpiecznej rozmowy z tym rodzicem, żeby on też nie czuł się właśnie w jakiś sposób atakowany. No bo właśnie teraz mi się tak skojarzyło, no bo jeżeli rodzic ma ADHD i on całe życie słyszał informację, że jesteś nie taki jak potrzeba, no to być może ten lęk też wynika z tego, że teraz ktoś mi wytyka, że jestem złym rodzicem, że to są moje błędy wychowawcze. Dokładnie. Więc może takie zrozumienie właśnie ze strony osób, czy nauczycieli, czy pedagogów, że nie chodzi o cenę, że to ja nie oceniam pana jako rodzica, ale naszym wspólnym jakby interesem, w cudzysłowie, jest dobro dziecka, żeby pomóc, żeby wspierać. Myślę, że tu też jest duża rola z jednej strony właśnie trzeciego sektora, czy fundacji, stowarzyszeń, które też taką pomoc oferują, ale też i taka twoja działalność, nie tylko w gabinecie psychoterapeutycznym, ale też w internecie, bo w dzisiejszych czasach, gdzie mamy zalew różnego rodzaju informacji, no czasami można gdzieś tam zboczyć nie w te rejony, co trzeba, więc fajnie, że robisz super robotę i no nie tylko ADHD, ale też pewnie inne, innego rodzaju treści się pojawiają, bo to jest bardzo, bardzo ważne, żeby korzystać ze sprawdzonych źródeł, prawda? Tak, tak. I to też jest kluczowe, że naprawdę istnieje wiele metod, które mogą pomóc radzić sobie z tymi objawami, nie? Sam fakt właśnie praktykowania mindfulness, medytacji, bycia właśnie świadomym, uważność, gdzie pomaga to nam przede wszystkim zrozumieć siebie i swoje ciało, bo za każdym właśnie jakimś ruchem stoi coś, to ten organizm próbuje nam w jakiś sposób coś przekazywać i im większą właśnie wrażliwość będziemy mieli przede wszystkim na samych siebie, im częściej będziemy mówić o tym, że jakby ADHD to nie jest coś, co przekreśla ci życie, jakby ADHD możesz wykorzystywać i z ADHD możesz osiągać naprawdę wszystko, o czym sobie zamarzysz, tylko potrzeba to trochę pracy od ciebie i właśnie wrażliwości na swoje ciało, na swój umysł, na pojawiające się myśli. Chcemy jakby też tą rozmową nieść taką nadzieję,
pocieszenie i że rzeczywiście zasoby też są duże. Robercie, bardzo Ci dziękuję. Myślę, że to była bardzo ważna rozmowa. Jeżeli będzie taka możliwość, to jeszcze z wielką przyjemnością zaproszę Cię na kolejne spotkanie, jeżeli będziesz tutaj gdzieś przyjazdem koło nas. Oczywiście zapraszamy na Twój kanał, do Twojego gabinetu. Myślę, że nie można lepiej trafić. Będziesz dobrym opiekunem, ratownikiem, przewodnikiem. Także dziękuję Ci bardzo. Ja również bardzo dziękuję za rozmowę. I do zobaczenia.